Zaczynamy za chwileczkę. Witamy na kolejnym odcinku Akademii Cyfrowego Edukatora, cyklu przeznaczonym dla szkolnych administratorów sieci IT. Witamy wszystkich na webinarze. Dzisiaj temat bardzo ważny. Teamsy na dobre zagościły w naszych szkołach, służą do edukacji zdalnej, wspomagają pracę szkoły, nauczycieli. Dzięki nim uczniowie mogą efektywnie uczyć się i pogłębiać swoją wiedzę w szkołach. Natomiast jest to też pewne wyzwanie dla administratorów sieci IT, ponieważ jest to narzędzie, które ma olbrzymie możliwości. Stąd też dzisiaj postanowiliśmy poświęcić trochę uwagi jego konfiguracji i będziemy rozmawiać o pewnych czynnościach, które po prostu mogą ułatwić organizację efektywnego procesu nauczania. Webinar dzisiaj poprowadzi Konrad Sagala, ekspert firmy Microsoft, który zawodowo zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, między innymi w oparciu o Office 365, Microsoft Exchange, Skype for Business, no i właśnie Microsoft Teams. Jest to też Microsoft MVP, czyli taka osoba, która jest bardzo aktywna w społecznościach Microsoftu i bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą użytkownika. Konradzie, oddaję Ci głos. Dzień dobry wieczór Państwu. Tak jak kolega mnie przedstawił, nazywam się Konrad Sagała, na co dzień zajmuję się wdrażaniem i utrzymywaniem i naprawianiem systemów wprowadzonych na rynek przez Microsoft. W wolnych chwilach prowadzę bloga, trochę tweetuję. Kiedyś założyłem polską grupę użytkowników Exchange, które czasami się jeszcze spotyka. No i ostatnio, widząc, jak bardzo edukacja potrzebuje wsparcia, też staram się tutaj pomagać na grupie facebookowej. Jako moderator zapraszam. W tej chwili już grupa ma powyżej 20 tysięcy użytkowników, nawet chyba powyżej 21 tysięcy. To ostatnio bardzo dynamicznie ta ilość wzrasta. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć, też jakby nawiązując do wielu pytań, które się na grupie pojawiają. Nie twierdzę, że jestem w stanie na wszystkie z tych pytań odpowiedzieć, bo niestety niektóre z nich dotyczą po prostu błędów w działaniu aplikacji przy tak dużej ilości użytkowników, przy tak dużej ilości różnorodnych komputerów. Te błędy no, są nieuchronne, natomiast pewne rzeczy przy braku czasu można sobie ułatwić, uprościć, czy też po prostu zabezpieczyć się przed niepoprawnymi działaniami. Także chciałem parę słów powiedzieć troszeczkę o automatyzacji działań, które administrator przeprowadza w Office 365 przy pomocy takiego narzędzia, jakim jest PowerShell. Powiem troszeczkę o przypisywaniu różnego rodzaju polityk, które są właśnie powiązane, czy też dotyczą poszczególnych funkcjonalności systemu Microsoft Teams, oraz też powiem troszeczkę o zarządzaniu zespołami właśnie Teamsowymi poprzez te polityki. Także parę słów na początku o automatyzacji operacji administracyjnych w Office 365 poprzez skrypty PowerShellowe. PowerShell w tej chwili, z tego co wiem, nie jest ujęty w programie szkolnym, a szkoda, inny popularny język skryptowy Python oczywiście też w chmurze jest dostępny, natomiast jeśli chodzi o środowisko Microsoftowe, no to w zasadzie już od wielu wersji systemu jest on w tym systemie zawarty, czyli jeżeli ktoś korzysta z Windows 7, 8 bądź 10, to ten język skryptowy, powłoka jest już w systemie zawarta, więc tak naprawdę nie musimy nic specjalnie instalować. Jeżeli korzystacie Państwo z Linuxa bądź MacBooka, no to w tym momencie można sobie ściągnąć najnowszą wersję PowerShella na odpowiednią platformę i skorzystać, żeby ułatwić sobie życie. Niestety czy niestety Microsoft
ma taką swoją niepisaną zasadę, że najbardziej zaawansowane funkcje administracyjne są właśnie do wykonania tylko i wyłącznie poprzez PowerShell'a. Proste zadania są realizowane poprzez różnego rodzaju kreatory w interfejsach webowych, czy to w systemie operacyjnym, czy to w aplikacjach chmurowych takich jak Office 365. Natomiast te najbardziej zaawansowane operacje są dostępne tylko z poziomu PowerShell'a. Ale to nic, bo tak jak mówię, można go się łatwo nauczyć i bardzo szybko można zacząć z nim pracować. Co po pierwsze nam jest potrzebne? Oczywiście sam PowerShell, tak jak mówię, jest on w systemie operacyjnym dostępny. Ja sobie dla własnej wygody już PowerShell'a przypinam do paska zadań, żeby mieć go zawsze pod ręką. Jeżeli otworzę okienko, to tak pojawia mi się taka sama powłoka jak w linii komend, tylko że z niebieskim tłem domyślnie, a nie z czarnym, żeby było rozróżnienie. No i tutaj mamy możliwość już wykonywania konkretnych komend. Żeby zarządzać chmurą, żeby zarządzać naszym środowiskiem Office 365, naszej szkoły, przedszkola, uczelni wyższej, tak naprawdę niewiele nam jest potrzeba. Po pierwsze, tak naprawdę, no, oczywiście powinniśmy sprawdzić, jak wygląda konfiguracja. Domyślnie, ze względów bezpieczeństwa, PowerShell ma wyłączone możliwość wykonywania skryptów niepodpisanych cyfrowo, czyli takich, które powiedzmy dostaniemy od jakiegoś znajomego, no właśnie ze względu bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy pobrany z jakiegoś blogu czy z biblioteki w internecie skrypt uruchomić, dobrze w tym momencie jest sprawdzić tak zwaną execution policy, czyli tak piszemy sobie get execution policy, oczywiście przez x. I tutaj ja mam wartość demo signed, czyli właśnie taka, jaka być powinna, czyli że jeżeli wykonujemy skrypt zdalnie na innym komputerze, to powinien on być podpisany. Jeżeli wykonujemy skrypt lokalnie na naszym komputerze, to może być on niepodpisany. Czyli jeżeli sami Państwo napiszecie skrypt, to w tym momencie można go będzie uruchomić. Żeby, jeżeli macie na przykład politykę ustawioną restricted, to w tym momencie komendą set, tak, bo tutaj składnia PowerShellowa jest bardzo prosta, czyli najpierw czasownik, potem rzeczownik, czyli tak, wykonujemy jakąś ustawienie danej wartości, czyli teraz zmieniamy execution policy na przykład na unrestricted, czyli już taka całkowicie, że nawet zdalnie wykonywane skrypty mogą być realizowane bez żadnego podpisu unrestricted. To oczywiście większość składni jest tutaj w języku angielskim. Tak, on mi tutaj od razu ostrzega, że zmiana tej polityki wykonywania skryptów może być dla mnie niebezpieczna, bo mogę niechcący wykonać jakiś dziwny skrypt. Tak, mamy tutaj informacje również, gdzie ewentualnie znajdziemy dodatkowe informacje. On oczywiście w tym momencie powiedział, że nie mogę tego zrobić, ponieważ nie pracuję w kontekście administratora na komputerze, tylko w kontekście użytkownika. Tak, mogę kliknąć prawym klawiszem, uruchom jako administrator powłokę PowerShellową. Tak jak widać w tym momencie, tutaj jest troszeczkę rozróżnienie. Mam nadzieję, że to widać. Przy nazwie PowerShell w rogu okienka pojawiło się słówko administrator, czyli że teraz uruchamiam w kontekście administratora. Unrestricted. PowerShell jest bardzo wygodny, bo po naciśnięciu tabulatora pozwala nam
uzupełniać pełną nazwę komendy, czy też podpowiada nam poszczególne atrybuty wykonania danej komendy. Także proszę zobaczyć, już mogę zmienić. Teraz już nie było żadnego protestu ze strony systemu. I teraz już jesteśmy gotowi do wykonywania skryptów. Żeby jednak wykonać jakikolwiek komendę, skrypt czy operację na naszym środowisku w Office 365, musimy tak naprawdę zrobić jedną podstawową rzecz, czyli użyć odpowiednich modułów. Jak można się domyśleć, no język PowerShell składa się z komend, które tak zwanych commandletów, które tak naprawdę powiązane są z poszczególnymi komponentami. Jeżeli instalujemy na przykład jakąś aplikację Microsoftową, taką typu serwerowego, typu właśnie Exchange, SQL, SharePoint, to razem z daną aplikacją instaluje się biblioteka komend specyficznych dla tej aplikacji. Podobnie jest w przypadku chmury. Oczywiście w przypadku chmury domyślnie nam się nic na dysku nie zainstaluje. Musimy sobie taką bibliotekę, taki moduł zainstalować sami, tak? I w tym momencie ja już mam kilka takich modułów zainstalowanych komendą get installed module. Mogę sobie sprawdzić, jakie to są moduły. Tak, proszę zobaczyć, jest tutaj kilka modułów bardzo przydatnych właśnie pod kątem zarządzania środowiskiem chmurowym. Pierwszy z nich Microsoft MS Online, czyli Microsoft Online moduł. Pierwszy dosyć już stary moduł, ale oczywiście nadal rozwijany, który tak naprawdę pozwala wykonywać podstawowe komendy, podstawowe kroki konfiguracyjne na poziomie naszego tak zwanego tenanta, czyli naszej organizacji Office 365 w chmurze, a tak naprawdę na poziomie obiektów, użytkowników, grup, które są wykorzystywane w Office 365. Tutaj taka może dygresja, natomiast jeżeli wejdziemy w portal administracyjny, tak, tutaj mamy standardowy portal administracyjny Office 365, tenant edukacyjny, tak jak jacyś użytkownicy, uczniowie, nauczyciele, widać po licencjach, jakie mają przypisane, to mamy tutaj centra administracyjne, jednym z nich właśnie jest centrum pokaż wszystko, pokazuje na wszystkie centra administracyjne i jest tutaj coś takiego jak Azure Active Directory. Ja już mam ten panel administracyjny otwarty w oddzielnej zakładce, żeby nie tracić czasu. Tak, i możemy tutaj w tym momencie zarządzać naszym środowiskiem, użytkownikami i na przykład również grupami. Grupy w szczególności są to nasze zespoły Teamsowe. To za chwilę do tego jeszcze wrócę przy okazji takiego małego ćwiczonka, ale jeżeli na przykład chcemy zautomatyzować dodawanie pracowników, uczniów naszej szkoły, no to w tym momencie właśnie potrzebujemy modułu, który będzie się do Azure Active Directory odwoływał, czyli właśnie tworzył nam te obiekty. W panelu administracyjnym samego Office 365 widzimy użytkowników, gości, kontakty, grupy również widzimy tutaj, natomiast jakby bardziej detaliczne informacje na temat zarządzania tymi obiektami znajdziemy właśnie w tej specjalizowanej konsoli administracyjnej, już właśnie takiej specjalizowanej do zarządzania na przykład grupami. Jest to tyle przydatne, że na przykład dosyć często pojawiającym się teraz na początku roku pytaniem czy problemem było to, że ktoś mniej lub bardziej przypadkowo skasował zespół w Teamsach, tak? Mamy Teamsy, proszę bardzo, mam tutaj kilka przedmiotów, no i na przykład niechcący, tak, skasował, a nauczyciel coś robił, co prawda tu jest potwierdzenie, że rozumiem, co robię, ale no powiedzmy niechcący ten zespół skasowałem. Już go nie ma.
I w tym momencie, jeżeli przejdziemy do tej konsoli, wejdziemy w usunięte grupy, to proszę zobaczyć, ten usunięty zespół tutaj jest widoczny. Jest informacja o tym, kiedy został usunięty i kiedy zostanie trwale usunięty, tak? Bo on nie jest od razu na stałe usuwany. Możemy go sobie zaznaczyć i tu jest coś takiego jak przywróć grupę, czyli tak naprawdę możemy ponownie go odtworzyć ze wszystkimi ustawieniami, jakie były. Co ciekawe, możemy tutaj również zobaczyć, kto ten zespół skasował. No to chwilę trwa, zanim to się ta informacja pojawi, natomiast no, powinna się za chwilę pojawić, że tenże użytkownik, administrator skasował taki i taki zespół. Dobrze, ja go sobie może teraz przywrócę z powrotem. To może taka dygresja troszeczkę z boku. Za chwilę on się tutaj powinien znowuż pojawić. Wróćmy do PowerShell'a. Także pierwszy moduł, który jest potrzebny do wyświetlania informacji o naszym środowisku Office 365, to właśnie moduł MS Online. Kolejny bardzo ważny moduł, który tutaj jest, jak sama nazwa wskazuje, to oczywiście Microsoft Teams. Ale jest tutaj również bardzo ciekawy moduł Exchange Online Management, który z kolei dotyczy administracji poczty elektronicznej w chmurze, czyli Exchange'a właśnie w wersji online, bo może być również taki Exchange instalowany na lokalnych serwerach. Więc takie moduły na pewno mogą nam się przydać do zarządzania naszą organizacją i automatyzacją prac. Azure AD Preview to jest kolejny moduł dotyczący, podobnie jak MS Online, zarządzania usługą Azure Active Directory, czyli obiektami naszych użytkowników i grup. Przy pomocy tego modułu na przykład możemy uruchomić skrypt, który blokuje użytkownikom, uczniom, tak, bo najczęściej o to nam chodzi, żeby uczniom zablokować możliwość tworzenia nowych zespołów klasowych. Tylko żeby konkretna grupa, domyślnie nauczyciela, ale może być to jeszcze bardziej ograniczona grupa, takie uprawnienie miała, żeby nie wszyscy mogli to robić. I do tego potrzebna jest nam właśnie ta biblioteka Azure AD. Ale do tego jeszcze może przejdziemy. Tak, czyli wracając do slajdów, tak, mamy tutaj pierwszy krok sprawdzenia, jaką mamy polisę wykonywania. Sprawdzamy tą możliwość wykonywania skryptu w naszym środowisku, na naszym komputerze. Instalujemy niezbędne moduły administracyjne. Ja też na swoim blogu kilkukrotnie na ten temat pisałem odpowiednie artykuły. Zresztą nawet w materiałach, które tak w zakładce pliki na zespole facebookowym, o którym wspominałem wcześniej, tam też jest jakby przeklejona wersja artykułu na temat tych podstawowych skryptów, na podstawowych funkcjonalności PowerShell'a w postaci pliku PDF, gdzie też możecie Państwo sobie to pobrać, zobaczyć, doczytać. No i znalezienie odpowiedniego skryptu. Ja kilka z tych skryptów, które przygotowałem, również pozwoliłem sobie zebrać tym razem, tak, jest taki zasób jak GitHub, czyli miejsce, gdzie są publikowane różnego rodzaju skrypty, aplikacje w różnych językach. I tutaj kilka takich właśnie podstawowych skryptów umieściłem.
Tak jak widać, w opisie dodałem informacje, gdzie, w jakim poście na moim blogu dany skrypt był opisany, żeby już tutaj nie powielać tych informacji. Widzę tutaj na czacie pojawiło się pytanie, jak zablokować wysyłanie linków do spotkań w zaproszeniach w Teamsach. To za chwilę jeszcze do tego przyjdziemy przy zarządzaniu zespołami. Natomiast myślę, że najpierw spróbuję troszeczkę jeszcze skończyć tutaj te parę słów na temat PowerShell i skryptów. No, nie odważyłbym się powiedzieć, że byłbym kogoś w stanie przez pół godziny nauczyć PowerShell, natomiast myślę, że korzystanie z właśnie takich przykładowych skryptów ze sprawdzonych źródeł plus oczywiście naszej ulubionej wyszukiwarki, żeby doczytać informacje na temat tego, jak używać PowerShella, będzie bardzo przydatny. Tutaj jest właśnie taki prosty skrypt. Też często to pytanie padało, ponieważ domyślnie, stety czy niestety, ale nazwa wyświetlana w Office 365 jest w formacie amerykańskim, czyli imię, nazwisko. Przy kilkuset uczniach no, jest to mało wygodny format zapisu. Łatwiej jednak szuka się kogoś po nazwisku, jeżeli wiemy, że także mamy w swoich klasach kilkanaście dzieci o tym samym imieniu, więc w tym momencie bardzo prosty skrypcik, proszę zobaczyć. Jak działa taki skrypt? Importujemy sobie, tak, bo żeby użyć modu, nie wspominałem o tym, ale należy go najpierw zaimportować. Ja to może zademonstruję na żywo, tak, czyli import modul. MS Online. Jeszcze nie wspomniałem o tym, bo ja już te moduły mam zainstalowane, ale żeby użyć modułu, musimy go sobie zainstalować lokalnie, czyli znowu już w kontekście administratora otwieramy PowerShell na naszym komputerze i wykonujemy komendę import module. No, MS Online mam już tutaj zainstalowany, ale na przykład no niech będzie Azure AD, albo sobie inaczej zrobimy najpierw. Odinstaluję moduł i zainstaluję go ponownie. OK, jest w użyciu, ponieważ pewnie się tutaj łączyłem. Jak widać, PowerShell pilnuje mnie, żebym nie wykonał nic niepoprawnego. Zamknąłem okienko, w którym moduł był używany. Proszę zobaczyć, teraz już został odinstalowany. Teraz jeszcze raz go zainstalujemy. I będziemy mogli go w tym momencie użyć. Tak, o, widać, on tutaj go instaluje, rozpakowywuje. OK. Czasem, jeżeli moduły mają wspólne komendy, to należy użyć takiego dodatkowego przełącznika allow clobber, czyli tak naprawdę zezwolić na używanie tych samych komend przez kilka różnych modułów. Tak. Proszę się nie przejmować tego typu rzeczami. Warto powiedzieć, że PowerShell, jeżeli są jakiekolwiek błędy, to często opis błędu od razu mówi nam, co powinniśmy zrobić. Także nie należy wpadać w panikę, po prostu należy przeczytać to, co tutaj zostało napisane. Tak.
Takie komendy występują w innym module. Jeżeli chcesz nadal używać tego momentu, użyj takiego przełącznika. Użyłem przełącznika, jak widać, teraz nam się moduł zainstalował poprawnie. Tak, ta sama wersja. Warto też pamiętać o tym, że te moduły będą się z czasem zmieniały, więc warto czasami też śledzić różnego rodzaju informacje na temat aktualizacji, ale to już na boku. Teraz mając moduł zaimportowany, tak, ja zaimportowałem sobie moduł MS Online, jest już zaimportowany, mogę teraz się połączyć do chmury Connect. Proszę zobaczyć, on mi tutaj podpowiada komendy łączenia się do poszczególnych komponentów usługi Office 365. Niestety nie jest tak, że łączymy się po prostu do usługi Office 365, łączymy się do każdej z usług oddzielnie, czyli jeżeli mamy bibliotekę Microsoft Teams, to znowuż importujemy import module Microsoft Teams, connect Microsoft Teams, tak? I wtedy łączymy się do części Office 365, który nam zarządza właśnie usługą Teams. Teraz łączę się po prostu do tej części związanej z usługami Active Directory poprzez moduł MS Online. Pojawia się okno logowania do usługi chmurowej. Tutaj oczywiście muszę wpisać swoją nazwę administratora. Ciekawe. Tu jestem zalogowany, a tu mi mówi, że nie ma takiego użytkownika. Microsoft.com. A teraz jakiś miał problem z dostępem do chmury przez chwilę. Tak. Nie ma żadnego błędu, czyli jesteśmy połączeni. Get. Poszczególne moduły znowuż mają, przynajmniej niektóre z nich, dodatkowe takie jakby przedrostki, czyli na przykład jeżeli pytamy się o użytkownika z użyciem właśnie tej biblioteki MS Online, no to w tym momencie po myślniku używamy przedrostka MSOL, czyli na przykład jeżeli sprawdzamy listę użytkowników, no to get MSOL user. Tak, no ja teraz mi wypluł wszystkich użytkowników. No to jest środowisko testowe, więc tutaj nie ma zbyt dużo nauczycieli i uczniów, po dwie osoby każdego rodzaju, tak, żeby to się ładnie mieściło na jednym ekranie. Oczywiście w środowisku takim żywym to tych użytkowników jest kilkaset albo nawet i powyżej 1000, więc dużo jest trudniej nimi zarządzać. Warto wiedzieć, pierwsza kolumna User Principal Name, czyli nazwa logowania użytkownika do chmury. Czasem w polskiej wersji językowej to kolumna jest zatytułowana nazwa logowania w panelu administracyjnym webowym, natomiast no, tutaj angielska nazwa, która się jest wykorzystywana w skryptach, to jest właśnie User Principal Name. I tak, możemy. Symbol potoku pozwala nam wykonać kolejną komendę dla
wyników zwróconych przez poprzednią komendę, czyli na przykład jeżeli zwróciliśmy sobie listę użytkowników, to możemy na przykład teraz na przykład coś, tak, tutaj on, jeżeli naciskam tabulator, on podpowiada mi kolejne komendy zaczynające się od danego ciągu znaków. I wyobraźmy sobie, że na przykład tak chcemy teraz ustawić wszystkim na przykład tak szkoła numer 2. Tak. Czasami oczywiście możemy używać spacji, wtedy powinniśmy dany atrybut jakby zawrzeć w cudzysłowiu. Jeżeli zamiast spacji, zamiast znaku odstępu wykorzystujemy myślnik, podkreśnik czy jakiś inny znak, tak, no to w tym momencie to możemy to pisać jednym ciągiem. Ja tak wolę. Ale to oczywiście zależy od indywidualnych upodobań. W tym momencie możemy na przykład spróbować wszystkim użytkownikom w polu departament przypisać konkretną wartość, tak? Jednym ruchem. No oczywiście tych obiektów to było mało, więc to było bardzo szybko, natomiast no, także w skryptach jest to bardzo. Tak, tutaj na tej samej zasadzie dla odmiany mam w pliku CSV listę uczniów, również to pole user principal name, imię, nazwisko i tutaj pobieram do zmiennej zawartość pliku CSV i następnie dla każdego ucznia zmieniam mu na podstawie pól imię i nazwisko kolejność, czyli właśnie to pole nazwa wyświetlana, display name, jest zamieniany, znaczy utworzony z zamienionej kolejności nazwiska i imienia. Tak, i w ten sposób ma bardzo ładnie, bardzo szybko zrobiony. Ale już troszeczkę się widzę, za długo rozgadałem na temat samego PowerShella. Przejdźmy może do administracji Teamsami, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ustawieniami, które dotyczą zarówno tego, co poszczególni użytkownicy mogą robić w Teamsach, zarządzamy przez właśnie panel administracyjny. Warto zapamiętać sobie skrót. Link do tej strony admin.teams.microsoft.com. Oczywiście on jest zawsze taki sam, w zależności od tego, jakim użytkownikiem się zalogujemy. Jeżeli mamy uprawnienie, to zalogujemy się do odpowiedniej organizacji. Możemy oczywiście wejść również stąd, z poziomu panelu administracyjnego Office 365. Tak, przypomnę, tutaj mamy odnośniki do wszystkich tych paneli, czyli też tutaj jest do tego panelu administracyjnego Teamsów. Następnie, jeżeli chodzi o organizację spotkań, to jest bardzo ważna rzecz, bo wszystkie lekcje zdalne są realizowane poprzez spotkania, przynajmniej no, tak dobrze by było, żeby to działało. Jeżeli spojrzymy na istniejące zasady spotkań, zobaczą Państwo, że jest coś takiego jak globalne, czyli to jest taka wartość domyślna, która zawsze obowiązuje dla wszystkich użytkowników, którym nie przypisano innej, bardziej specyficznej polityki. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Kto może, tak, czy użytkownik, któremu przypisano taką politykę, może rozpoczynać spotkania w kanałach? Czy może korzystać z dodatków w programie Outlook, czyli tak naprawdę, jeżeli posiada zainstalowany program Outlook, Microsoft Outlook oczywiście, to czy jeżeli ten komponent jest włączony, jeżeli tutaj jest przełączony w prawą stronę przełącznik, no to w tym momencie użytkownik
czy uczeń, czy nauczyciel ma w swoim Outlooku przycisk spotkania w Teams i może utworzyć sobie w swoim Outlooku i wysłać maila z zaproszeniem na spotkanie w Teamsach. Możemy planować spotkanie w kanale. Bardzo ważna rzecz, nagrywanie w chmurze, tak ze względu na bardzo dużą ilość nagrywanych lekcji. Microsoft niestety troszeczkę tą funkcjonalność ograniczył w czasie wakacji, bo usługa, gdzie te nagrania były wcześniej składowane, tak zwany Microsoft Stream, no po prostu zaczynała mieć przeciążenie dosyć poważne. Teraz jest to troszeczkę inaczej zorganizowane, ale nie o tym chciałem mówić. Co jest bardzo ważne tutaj? Po pierwsze, to czy zezwalamy na żądanie przyznawania kontroli przez użytkowników. Bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jest ta część uczestnicy i goście, czyli czy osoby anonimowe mogą rozpoczynać spotkanie, tak? Czyli na przykład nasz uczeń wysyła komuś link do spotkania. Mamy tutaj włączony ten parametr, ten atrybut i wtedy osoba spoza szkoły, która się właśnie tak anonimowo połączyła na naszą lekcję, może tą lekcję zacząć pod naszą nieobecność, no i troszeczkę ją nam zdezorganizować. Też coś, co się zmieniło w czasie wakacji, automatycznie wpuszczaj osoby. Wcześniej było to, że wszyscy w organizacji automatycznie byli wpuszczani. Tu powinno być w tej chwili dla bezpieczeństwa nauczyciela ustawione, że tylko administrator automatycznie jest wpuszczany na spotkanie. Czyli zarówno dzieci czekają w poczekalni, jak i ewentualne inne osoby, które mogłyby w tym spotkaniu uczestniczyć, i to nauczyciel w tym momencie decyduje, kto na takie spotkanie dołącza. Możemy oczywiście zezwolić dzwoniącym użytkownikom. W Polsce raczej dzwonienie jest bardzo ograniczone ze względu na to, że no jest do tego potrzebna dodatkowa licencja, które nawet duże firmy tych licencji nie kupują ze względu na koszt, więc no dobrze jest, jak to jest wyłączone. I tutaj również istotna rzecz, role, które mają prawo osoby prowadzące w spotkaniach, czyli tak naprawdę kto może być takim prowadzącym, czyli wyciszać innych użytkowników, zapraszać dodatkowe osoby, to znowuż niestety domyślnym ustawieniem tutaj jest wszyscy, ale użytkownik może zastępować. Lepiej to właśnie przyłączyć, tak jak ja to mam tutaj w tym organizacji testowej. Organizatorzy, użytkownicy mogą zastępować. Także głównie chodzi tu o to, żeby właśnie było to ograniczone nie do wszystkich użytkowników. Jeżeli takie ustawienia mamy zrobione, to powinno być w miarę bezpiecznie, jeżeli chodzi o zapraszanie osób z zewnątrz, tak? Bo w tym momencie wszystkie osoby, które dołączają do lekcji, są przez nas weryfikowane i no nie powinny się na niej pojawić, a dodatkowo, jeżeli tylko my mamy prawa organizatora, a nie wszyscy uczestnicy spotkania, wszyscy uczestnicy naszej lekcji, no to w tym momencie tylko my tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za wyciszenie i dopraszanie ewentualnie innych osób spoza organizacji. Tak więc teraz mówiłem o ustawieniu spotkania w polityce globalnej, tak? Czyli takiej obejmującej całą organizację, która występuje w całej szkole czy w całej organizacji.
Natomiast tak naprawdę możemy bardziej granularnie przypisywać uprawnienia, przypisując je poszczególnym grupom użytkowników, czyli inną polisę dla spotkań przypiszemy nauczycielom, inną możemy przypisać uczniom. Jest tutaj również coś takiego jak zasady obsługi, takie pakiety zasad, tak? Czyli w tym momencie są domyślne pakiety zasad dla ucznia szkoły podstawowej, dla studenta, dla ucznia szkoły średniej, dla nauczyciela i w tym momencie proszę zobaczyć, że mamy tutaj właśnie dla poszczególnych komponentów. Tak, skupiłem się w tej chwili na zasadach spotkań, natomiast podobne zasady również są dla obsługi wiadomości, czyli tak naprawdę czatowania, tak? Kto może z kim czatować, czy w ramach tych konwersacji prywatnych, indywidualnych można używać jakichś dodatkowych emotikonów, jakichś tam takich naklejek kolorowych, no, różnych dodatków, to też można ograniczać. I z PowerShell'a możemy takie pakiety zasad przypisywać poszczególnym użytkownikom. Znowuż na ten temat napisałem skrypcik, ale może niekoniecznie. Pokazuję. Zgodnie z prawami Murphy'ego nie mogę znaleźć. Tutaj widać na moim blogu różne. No właśnie na przykład artykuł, który opowiada troszeczkę więcej o właśnie tworzeniu pakietów zasad, czy też tak naprawdę używaniu tych pakietów zasad, bo tworzenie jeszcze nie jest dostępne, tylko jest na razie w wersji takiej wstępnej, tak, do ograniczonej ilości użytkowników. Tutaj właśnie w tym artykule wspomniałem również o tym, że ten artykuł jest dostępny w plikach na zespole Szkoły z Office 365 na Facebooku, gdzie możemy z PowerShell'a pobrać listę użytkowników i przypisać im na przykład na podstawie licencji. Tak, jeżeli użytkownik ma licencję typu nauczyciel, to przypisany mu jest odpowiedni pakiet zasad. Teraz się powoli kończy. Troszeczkę za bardzo się rozgadałem na temat PowerShell'a, ale zachęcam do lektury tych artykułów, dokumentów na plikach grupy ofisowej i możemy w ten sposób zarządzać. Warto wiedzieć, co również. Zasady na żywo w planie A1, tym najczęściej wykorzystywanym, nie są standardowo dostępne, więc na tym, o tym można pamiętać, o połączeniach raczej też, no bo różnie dotyczy to komunikacji głosowej. Natomiast zasady obsługi wiadomości warto zerknąć, co tutaj jest, czyli znowuż dla nauczycieli domyślne ustawienia są takie, że może on usuwać wysłane wiadomości, edytować wysłane wiadomości, uczestniczyć w czatach. Natomiast osoba, która ma przypisane zasady spotkań typu uczeń, na przykład uczeń szkoły podstawowej, ma te ustawienia, jak widać, powyłączane, tak, żeby nie mógł tego robić. Jak to sprawdzić? Jeżeli wejdziemy we właściwości danego użytkownika, dajmy na to uczennicy, jest coś takiego jak kolumna przypisane zasady i możemy wyświetlić zasady, które dany uczeń czy nauczyciel ma przypisane. Tak, i w tym momencie, jak widać,
Ten uczeń ma przypisany pakiet zasad. Secondary student, czy tak bezpośrednio przypisane, czyli właśnie do jego konta zostały przypisane te zasady. Zasady obsługi wiadomości, zasady spotkań, zasady zdarzeń na żywo, uprawnienia aplikacji wynikającej z ustawienia globalnego. Tutaj nie było specjalnego, dedykowanego ustawienia. Jeżeli wejdziemy, użytkownika, który jest nauczycielem, od razu zobaczymy, że tutaj mamy troszeczkę inny. Tak, Education Teacher, inny pakiet zasad, też przypisany średnio. Prawdopodobnie u większości z Państwa, jeżeli nie korzystaliście z tych pakietów zasad wcześniej, to tutaj wszędzie będą ustawienia zasady globalne poprzypisywane, więc można to zmienić, jeżeli chcemy rozgraniczyć możliwości, które są pomiędzy uczniem i studentem. Powoli będziemy kończyć, tak tutaj już widzę przypominajkę, że, no, że się rozgadałem za bardzo. O PowerShellu niestety mogę mówić bardzo długo. Zapraszam na kolejny webinar, który ma miejsce za miesiąc. Tak, tutaj pod tymi linkami znajdziecie Państwo więcej informacji. Zresztą, jeżeli ktoś jest zapisany do grup facebookowych, to tam również koleżanka z Microsoftu informacje o tych spotkaniach dla cyfrowych edukatorów umieszcza, więc też dziękuję, proszę śledzić. Ja jeszcze dodam, że też jest adres taki edukacja@microsoft.com, gdzie jeśli Państwo mają pytania i problemy, z którymi się mierzą, to prosimy tam wysyłać informacje i na pewno zespół Microsoftu pomoże rozwiązać. Takich zgłoszeń jest dość dużo, więc proszę śmiało pisać. Więcej informacji znają Państwo także na stronie głównej projektu Akademia Cyfrowa Cyfrowego Edukatora, czyli na Microsoft Aid. Tam są nie tylko webinary, nie tylko filmy, ale także instruktaże, bardzo dużo różnego rodzaju podpowiedzi, które są takim już praktycznym językiem napisane i mogą służyć Państwu pomocą. Dziękuję Państwu za obecność dzisiaj i zapraszamy na kolejny webinar w grudniu, już długo, za 3 tygodnie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.